Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w czarnym sie czy białym kocie dojdzie do pojedynku między politykami stojącymi na skrajnych pozycjach i skrajnie siebie nielubiącymi. Zapraszam pana Andrzeja Lepera. Ja się nigdy nie chwalę, ja po prostu mam talent. To jest piosenka dla pana Andrzeja Lepera, polityka słynącego ze skromności i z takiej niechęci do pokazywania samego siebie, zawsze w tle, zawsze w drugim planie. Tak, panie przewodniczący? Panie redaktorze, pan tutaj coś insynuuje, pan coś tutaj kombinuje jak zwykle, ale polityk, który założył partię, polityk, który wyprowadził partię na jakieś szerokie wody i w Polsce, i nie tylko w Polsce, no oczywiście bez przesady, nie trzeba się chwalić, ale trzeba być czynnym i widocznym. Ale to widzę, że dedykacja niezbyt precyzyjna, bo pan się po prostu chwali. Nie chwalę się, ja tylko stwierdzam fakty i tego nikt nie zaprzeczy, to są po prostu fakty takie. Ja nie jestem samochwałą, ja nigdy się nie chwalę, tylko konkretnie działam i robię to, co trzeba. Tym bardziej, że samochwała w kącie stała, a pan rzadko... W kącie nie stoję. Rzadko pan do kąta. Przeciwnikiem pana Andrzeja Lepera będzie pan Stefan Niesiołowski. To z kolei Greg Zorba, jaka piękna katastrofa. Czy pan uważa, że Rzeczpospolita Trzecia zbliża się do tej katastrofy, czy nie? No może nie zbliża, ale w każdym razie pewne zagrożenie, którego istotnym elementem jest pan Leper, jest i trzeba z tym walczyć. Pan napisał taki artykuł w Gazecie Wyborczej pod tytułem Julia idzie po władzę. To jest Julia, to jest kto w tym pana artykule? Między innymi Samoobrona, to są populiści. To są ludzie, którzy wywołują burdy w parlamencie i na ulicach, którzy łamią prawo, którzy stają przed sądami, którzy kłamią, oszukują. I jak mówię, populizm jest realnym niebezpieczeństwem III Rzeczypospolitej i nie trzeba mu bić brawo, tylko trzeba go opisać, dostrzec. I tą Żulię oczywiście nie można powstrzymać. Czyli na czele tej Żuli, która idzie po władzę, stoi pana zdaniem pan Andrzej Leper. Nie chciałbym tego tak może formułować, to nie jest tylko mówię pan Leper. To jest w ogóle demagogia, populizm, kłamstwo, cynizm, oszustwo. To jest sprowadzanie tych wszystkich patologii, których Samoobrona jest jednym z elementów. To nie jest ani pierwsza, ani ostatnia, ale w każdym razie jest to patologia groźna. Tą patologię trzeba opisać i zwalczać. Pan Andrzej Leper. Ja zacznę od tego, że pan profesor jest członkiem Zjednoczenia Chrześcijańskiego. Nie, nieprawda. Nie, już pan zaczął od kłamstw. Nie jest pan już, tak? Zaczął pan od kłamstw. Był pan, ale trzy lata już nie jest. Tak jest i nie jest pan. Dobrze. No mówię. Dobrze. Natomiast pan jest człowiekiem kulturalnym, wychowanym. Jakoś tego nie zauważyłem. Ja wstałem przed słabą panem. Słabą ma pan obserwację. Nie, ale niech pan nie przerywa. Ja przecież panu nie przerywałam. Już ta kultura pana już tutaj świadczy o tym. Nie, ja wstałem. Chciałem się z panem przywitać, a chciał pan oprzeć z boku. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, proszę pana, jeżeli pan był ale pan w Zjednoczeniu. Nie będzie pouczył, mnie pan nie będzie uczył, panie Uczył pan. Ale powiedział pan swoje? No tak, ale niech pan, nie mówiłem o panu, nie pouczałem pana. Ale niech pan, o mnie pan mówił. Nie, nie pouczałem pana o pana zachowaniu, o polityce mówiłem. Niech pan mnie uczy grzeczności. Proszę pana, Zjednoczenie Chrześcijańskie, jeszcze narodowe w dodatku, to również wielka kultura, wielki szacunek dla drugiego człowieka. Ja myślę, że pan zna przykazania Boże, no, przykazanie panu, miłości. Panu znał. No, pan mnie nie będzie uczył ale ani pan się przykazań. Zaraz. Ale proszę pana, ja to jestem Lepper. Dlatego, pan że nie ja będzie, każdego... Nie jest pan księdzem no, pan, no, i nie no, będzie mnie pan uczył no, kultury. Niech pan się wygada pan i powie pan, kiedy ja mogę mógł powiedzieć. Pan o polityce. Proszę państwa, i ja jestem tutaj dlatego, że ja każdego człowieka szanuję. Wie pan, przykazanie miłości znam. A czy pan zna drugie przykazanie, szóste przykazanie pan zna? Nie cudzołóż, zna pan? Proszę pana, proszę bardzo, to jest Julia, proszę państwa. Pamiętniki Anastazji P. Ale już pan i pan Niesiołowski. Ale i już pan Niesiołowski. Założył pan sprawę? Pani Anastazji P. Tak. Proszę pana, w towarzystwie, tak. W towarzystwie, pan kłamie, no. W towarzystwie takich panów jak Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller,
Janusz Lewandowski, wielu z PSL-u, i Goryszewski, pan Kerr, wchodził pan do tego samego, ale wchodził pan, proszę pana, wchodził pan do tego samego łóżka, do pani Anastazji i PCONi, i to jest Żulia. A Żulia, proszę pana, chciałbym powiedzieć panu, że można Żulię też tak powiedzieć, że to są ci, którzy doprowadzili do tego, że musiały powstać nowe partie. To wy, i teraz politycznie, to wy przez te lata swojego rządzenia doprowadziliście do tego, że dzisiaj 70% ludzi w Polsce minimum socjalnego nie ma, że majątek Polski został rozkradziony, nie rozsprzedany, tylko rozkradziony, że dzisiaj dług Polski zagraniczny jest dwukrotnie wyższy niż był przedtem, kiedy przejmowaliście władzę, bo był 48, a dzisiaj 100 miliardów dolarów, dług wewnętrzny 400 miliardów złotych i proszę pana, 5 milionów ludzi pracy nie ma. Czy burdami, kłamstwami pan to rozwiąże? Panie, pan miał władzę, pan miał władzę, rządziliście. Jak to nie miał pan władzy? Jak to pan władzy nie miał? Nie byłem w rządzie. No wy mieliście władzę. Wy to znaczy kto? I ZHN, i AWS, i inne, przecież pan jest z korzenia Solidarności. Niech pan się tego nie wstydzi. I tej, dobrej, i tej normalnej solidarności, temu etosowi, temu etosowi pan robi panie, i robi pan, wielką krzywdę. Dobra. Pan Stefan Niesiołowski. Po pierwsze, z panią Potocką miałem proces i wygrałem go, czyli pan kłamie, w podły sposób pan kłamie. Byłem przeproszony publicznie i wygrałem proces. Tak więc jak jest. Pan śmie, jak pan śmie publicznie kłamać? I nic nie było wspólnego. Nic, pan nie miał wspólnego. Wygrałem, proces. Ale jako mężczyzna by pan przynajmniej uderzył się w pierś, pociągnęła mnie elegancka krótka spódniczka, elegancko. Ty się pan nie wstydził tego, no. Panie Leper, no. No. Ale panowie, no, nie klaszcie bezmyślnie, bo odpowiadam, miałem proces. A to pan byłem jeszcze jedynym. Ustawiać tutaj no tak, publiczność. Bo nie mogą klaszcze, nie mogą klaskać państwo, nie mogą państwo klaskać zupełnie bezmyślnie. Ale proszę, proszę państwa, miałem proces, byłem jedynym z tych opisanych przez panią Potocką. Ale jest takie powiedzenie, że winny się tłumaczy, po co pan się tłumaczy? No dlatego, że pan zaczął. Jeżeli pan jest niewinny, to po co pan się tłumaczy? Panie przewodniczący, no jeżeli był proces, jeżeli pan Stefan Niesiołowski wygrał ten proces, to pan powinien honorowo się wycofać z tego. Ale po co to w ogóle mówić o tym, proszę pana? Po co w ogóle o tym mówić? Natomiast ten artykuł... No pan zaczął mówić, pozwoli pan, że odpowiem. Ja byłem jedynym z tych opisanych tutaj przez panią, który wygrał proces, byłem przeproszony. Więc jak można w ogóle do tego wracać? Co za podłość? Pana, na szczęście ja wczoraj z panią Potocką rozmawiałem i właśnie na ten temat. Proszę pana, i pan tu kłamie teraz. No jak to, i pani no Potocka jest w stanie stanąć jeszcze raz. Są świadkowie, ja się nie wstydzę, ale ja się nie wstydzę. Panowie, z panią Potocką, dobra, elegancką kobietą, co prawda już trochę starszą, ale spotkałem się. Ja się nie wstydzę tego. Absolutnie, a pan się wstydzi. Bo ja miałem proces i go wygrałem, ale zostawmy to. Wygrałem proces, jest przeproszenie publiczne, dostałem odszkodowanie. Co pan, jak pan może, jest tak jak pan mówi. No, teraz druga tak rzecz, Polska, tak, Polska. No zostawmy już panią Potocką, może o Polsce. To też Polka. Tak, to, zgoda. Pałac chcieliście im dodać. Nie, ale nie ja. Ale lewicę chcieliście oddać. Lewandowski, kolega pana. Co mnie to obchodzi, wie pan, Lewandowski? Co mi obchodzi Lewandowski? Te patologie, które pan to opisał, no to prawda, no, częściowo tak, ale co z tego? Czy pan w najmniejszym stopniu jest w stanie je rozwiązać? Czy pan coś proponuje? Pan opisuje, to jest właśnie demagogia. Pan opisuje zjawiska, które niektóre z nich mają miejsce. Bieda, to prawda. I nic pan nie proponuje. Pan okłamuje tych ludzi. Pan obiecując pewne podwyżki zasiłków i tak dalej, pan wie, że pan tego nie zrobi. Pan wypłaci puste pieniądze. Pan kłamie. I to jest patologia. To jest populizm. Pana obietnica. Jak pan tu mówi, że bieda, oczywiście, a czy pan tu biedę zlikwiduje, w jaki sposób? Czy pan te, jeżeli pan inwestycje zagraniczne do Polski zatrzyma, to przecież pan bezrobocie wzrośnie. A się nie zmniejszy. Pan, jeszcze raz mówię, te zjawiska negatywne, ja nie twierdzę, że Polska jest rajem, ja nie twierdzę, że nie ma, ja to opisuję. Jest wiele zjawisk negatywnych, ale nie stanowi, nie mogę znaleźć w tym, co pan mówi, żadnej recepty, żadnej rady. Pan tylko i wyłącznie powtarza, że jest źle. No to wiemy, ale czy pan potrafi chociaż jedną rzecz wskazać, co pan zrobił, żeby było... No pan mówił bardzo długo i kłamał od początku, więc pozwoli pan, że ja chociaż prawdę będę mówił na pewno krócej od pana. I to tyle. Czy pan w jednym chociaż punkcie jest w stanie zaproponować coś pozytywnego dla kraju.
Ja chciałbym spytać, żeby pan odpowiedział tutaj, no, telewizją. Czy pan kiedykolwiek ze mną rozmawiał do tej pory? Nie, ale czytam, co pan mówi. Nie, dobrze, nie rozmawiałem. No właśnie. Tak. I jest taki kolega pana, Lech Kaczyński, prezydent Warszawy. No ale co pan, który... Lewandowskiego, ale Kaczyńskiego, nie, ale co pan panie? Panie, no, przecież ja pana tyle słuchałem, poważnie pan mówił. Ja pana szanuję, proszę, bardzo poważnie. I pan Kaczyński, Lech, też, który nigdy ze mną nie rozmawiał, po 15 minutach rozmowy ze mną w gabinecie moim, w parlamencie, w klubie Samoobrona, powiedział: panie Leper, co oni z pana zrobili? Jak oni pana opisują? Więc niech pan też nie mówi o człowieku, z którym pan nie zamienił ani jednego zdania poza spotkaniem, ale dzisiaj, czytam, kiedy pan nie czytał programu Samoobrony. Czytam, co pan pisze. Pana, to, co pan pisze, to też jest tak pisane, to, co pan napisał w tym artykule Żulia idzie po władzę, że pan rząd Buzka wini tym, że nie skończył z Leperem. Wie pan, ja mam pewien szacunek do tytułu pana profesora, ale co do matury pana, to wątpliwości moje? Pewne. Tak, bo jeżeli pan myli rząd z sądem, to sąd jest od karania. Sąd od karania, a pan pisze w artykule, że rząd powinien mnie ukarać. Nie, sąd powinien ukarać, a nie rząd. Pisałem. Ma pan, no, to, pisze, pan pokaże. Mam artykuł. Że rząd pana powinien ukarać. Oczywiście, proszę, że rząd Buzka, proszę przeczytać, że rząd Buzka, tak, proszę zacytować pana, to. Że rząd Buzka powinien ukarać. Tak, tak jest. Tak, rząd Buzka nie skończył z Leperem. Dokładne zdanie, proszę pana. Proszę zacytować. Tak jest. Proszę zacytować. No ale cytuję to. Nie, nie, proszę. No, proszę pana, no cytuję to. Rząd nie, Buzka pan, nie skończył z Leperem. Nie, coś pan panu powiem. Proszę zacytować. Ale no nie przerywa pan. Będzie pan mówił swoje. No pan twierdzi, ale pan twierdzi, że nie. Telewidzowie są inteligentni, gazetę mają, przeczytają wybory. Pisze pan profesor tak: nie bez winy jest też rząd Jerzego Buzka, który nie egzekwował prawa wobec przestępców dopuszczających się napaści na egzekutorów, długów czy wobec chuliganów blokujących drogi czy przejścia graniczne. To rząd ma egzekwować prawo, czy w demokratycznym państwie prawa od tego są niezawisłe, niezależne sądy? No, pan, oczywiście, to, żeby jedno karał. Drugiego... Karał, no to pan powiedział. Ale pan, nic ale nie wyklucza pan niczego. Że rząd powinien karać. No, ta, no tak, to nie pan jest pisze. To samo. To no, nie no jest, nie dobrze, słyszeli to. Wszyscy, zostawmy oczywiście, to. Oczywiście, no, oceniam zostawmy to. Oceniam zostawmy to, zostawmy to, tak jest. Dobrze, pan w tym samym artykule, pan Stefan Niesiołowski uważa, że demokracja jest zagrożona przez Andrzeja Lepera i porównuje sytuację Polski do, i mówi, żeby się nie zdarzyło to, co się zdarzyło w Republice Weimarskiej. Tak pan uważa? Tak, dokładnie. Znaczy, oczywiście analogię, bo mi zarzucają też, że pana porównuje do Hitlera i to jest oczywiście porównanie dla pana krzywdzące, ja to rozumiem. To nie chodzi o okres późniejszy. Hitler się kojarzy z zbrodniami, z wojną. Chodzi o ten okres, kiedy Hitler zdobywał głosy w Republice Weimarskiej. Tylko o to. I to były szereg analogii jest podobnych. To była demagogia, to były burdy uliczne. To były przede wszystkim puste obietnice. Pan Leper zresztą prezentuje też pan, z najwyższym trudem pan potrafi wyartykułować cokolwiek pozytywnego. Pan mówił sprawnie finanse publiczne, ale jednocześnie zapowiada drukowanie pustych pieniędzy. Bo czym jest podwyżka zasiłków, jeżeli nie ma pokrycia? Czyli mechanizm polityki. Pan poniża swoich przeciwników. Pan ma szereg procesów. Tu jest bardzo duża analogia. To jest, to pan mówi, to jest taki pusty, demagogiczny styl, obrażanie ludzi. Pan mówi, że pan każdego człowieka szanuje. No, przecież pan porównywał jednego polityka do Mengelego. No gdzie jest szacunek? Pan używał do zbrodniarza, pan porównywał człowieka, który przecież nikogo nie zabił. Balcerowicza pan porównał do Mengelele polskiego. Pan Tomaszewski, no co, proszę państwa, pan ja użył tego porównania. Ja Mengele że... polskie, no co, buczycie państwo. Balcerowicz jest Mengele polskiej bandytą gospodarki. Ekonomicznym. Bandytą pan nazwał Tomaszewskiego, tak z kolei. Pan używa obelżywych, pan ma procesy w sądzie. Jakim prawem pan w ogóle potrafi słyszeć, że pan każdego Wy lubi, wieś. Pan każdego szanuje. Pan ludzi wysłał. Obraża. Obraża pan ludzi bez przerwy ustawicznie. Czy pan to robił? Ostatnio trochę mniej. Krótko mówiąc, ta analogia do Republiki Weimarskiej jest taka, że demokracja w Polsce przez takie, że nie tylko, bo pan nie ma monopolu na populizm. Kiedy pana partia upadnie, to może następna jeszcze bardziej populistyczna powstanie, ale jest takie działanie, które polega, jeszcze raz mówię, na obiecywaniu rzeczy niemożliwych. Dzisiaj płaci cenę SLD, że obiecywał rzeczy, których w momencie obiecywania wiadomo, że ich nie spełni. I to jest ogromną cenę płaci. Nie dlatego, że nie wrócił do programu swojego, nie. Po prostu SLD płaci dziś cenę pustych obietnic. I nie chciałbym, żeby cenę pustych obietnic pana Lepera płaciła Polska. I między innymi dlatego tu jestem. A myślałem, pan że pan się troszczy o samoobronę, że nie chciałby nie samoobronę, pan, żeby samoobrona... Nie interesuje, nie interesuje pana. Nie. Ja chciałbym powiedzieć tak, odnośnie tych pustych obietnic. W Narodowym Banku
Banku Polskim są potężne pieniądze. Dzisiejsza ustawa o Narodowym Banku Polskim daje władzę jednoosobowo Balcerowiczowi. To nie chodzi, że on jest, czy będzie ktoś inny po nim, daje władzę. Tworzy się państwo w państwie, finansowe państwo w państwie. Dzisiaj budżet Polski to jest kwota około 190 miliardów złotych razem z długiem. Natomiast w Narodowym Banku Polskim corocznie Balcerowicz obraca kwotą około 160 miliardów złotych. Jest to drugi budżet Polski i on jest niezależny od nikogo. Nie jest tak nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezes banku, pan Grisman, odpowiada zgodnie ze statutem tego banku. Pan przekręca nazwiska. No i dobrze, ale pan złapał. Jaki inteligent wielki. No właśnie, niech już będzie Grisman, no. Mów pan dalej. No dobrze, ale niech pan nie przerywa w takim momencie. No błędy mu się poprawić. Jakby pan poprawił, to niech pan ten poprawi, że prezes Banku Federalnego w Stanach Zjednoczonych odpowiada za gospodarkę i zatrudnienie razem z rządem. Panie przewodniczący, nie odpowiada. Jest... Ale ja skończę jeszcze. Dobrze. I w tymże Banku Narodowym mamy dzisiaj rezerwę rewaluacyjną, to jest rezerwa kursowa, która wynosi około 34 miliardy złotych i rezerwę dewizową 34 prawie miliardów dolarów, gdzie dzisiaj tenże bank lokuje te pieniądze na kontach w bankach zachodnich, które między innymi za pana rządów zostały sprzedane Zachodowi na 1,5% średnio rocznie, a kredyty bierzemy w tym czasie na 5-10%. Panowie, oczywiście i te pieniądze Jest pan Ryszard Petru. Jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze. Otwarte są dusze emerytalne, które utworzył rząd Buzka. Dzisiaj z budżetu co roku dokładamy do firm zachodnich 13 miliardów złotych. Te fundusze dysponują dzisiaj kwotą ponad 40 miliardów złotych. Dobrze. Wypłacać emerytury, gdzie kobietom wiek się chce jeszcze przedłużyć, tak? Zgodnie z planem Hausnera. Pan Ryszard Petru jest ekspertem Banku Światowego. No, jak pan się ustosunkuje do tego, co powiedział pan Andrzej Leper na temat Narodowego Banku Polskiego, od naszych zasobów, rezerw dewizowych i na temat możliwości polskiej gospodarki? Po pierwsze jest tak, że kwoty, które pan Leper wymienił, są prawdziwe. Rzeczywiście takie kwoty... Obie te kwoty są prawdziwe, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że każdy kraj ma rezerwy. Rezerwy walutowe po to, aby w sytuacji kryzysu walutowego móc interweniować. Jeżeli porównamy na przykład ostatnia strona takiej gazety The Economist, porównuje się rezerwy. Jeżeli kraj ma małe rezerwy, uznaje się to, że ten kraj jest mało wiarygodny, niebezpieczny, ryzykowny. W związku z tym kwota rezerw powinna być taka na tyle duża, aby można było zapewnić bezpieczeństwo kursowe kraju z punktu widzenia ewentualnych ataków spekulacyjnych. Prawda? Bo pan często mówi, że Polska jest narażona na ataki spekulacyjne. Chodzi o to, abyśmy mogli się ewentualnie przed takimi atakami obronić. Faktem jest, że to rezerwy nie ma sensu trzymać zbyt dużych rezerw. Natomiast uznaje się, że poziom polskich rezerw nie jest nadmierny. Więcej, co roku jednak bank centralny odprowadza do budżetu zyski z tytułu utrzymania różnego rodzaju aktywów. Mianowicie to jest kwota rzędu 5 miliardów złotych. No ale pan Andrzej Leper i Samobrona mówi tak, że w Polska jest w przededniu kryzysu gospodarczego, że są te 34 miliardy dolarów, że potrzeba jest pieniądza na rynku i wpuszczenia nowego pieniądza, czyli kreacji pieniądza. W związku z tym trzeba sięgnąć do rezerw i nawet można wykorzystać 80% rezerw. Część tych rezerw. Wydaje mi się, że właśnie to, co pan Andrzej Leper powiedział ostatnio, jest ważne, bo ja przygotowałem się również do tego programu i tam jest pewna zmiana w retoryce i pan się mówi tylko, że części rezerw, oczywiście, część rezerw należy wykorzystać, a nie całość. Problem polega na tym, że tak naprawdę wykorzystanie rezerw to oznacza wpuszczenie pieniądza na rynek. Dodatkowe pieniądze się pojawiają, zgoda? No i zwykle jest jednak tak, że to oznacza większą inflację. Większa inflacja oznacza tak naprawdę, że po pierwsze rośnie koszt kredytów i naprawdę jest tak, że wysoka inflacja, wysoki kredyt najbardziej biją w najbiedniejszych i w tych, którzy nie są w stanie spłacić kredytów. Bo ci bogaci, którzy są w stanie spłacić kredyty, mają duże zyski, poradzą sobie. A nie jest tak, że to oznacza co innego zupełnie, mianowicie ożywienie gospodarki? No to jest krótkotrwałe ożywienie, bo pamiętajmy, że takie ożywienie raz miało miejsce w 1989 roku. Dużo pieniędzy na rynku, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Ceny rosły w ciągu tygodnia. Ludzie szybko pozbywali się gotówki, żeby móc cokolwiek za nią kupić, bo
duża inflacja powoduje, że nam ceny unikają. I tutaj pan specjalista pokazuje jedną sprawę, że interpretacja słowa inflacja jest taka, jak pan powiedział na końcu teraz. Inflacja jest wtedy, kiedy jest nadmiar pieniędzy, a brak towaru jest. A dzisiaj mamy deflację. Dzisiaj mamy towar, a nie mamy pieniędzy. Zgadza się pan z tym? I puszczenie pieniędzy pod kontrolą do gospodarki, wpuszczenie, to jest pobudzenie gospodarki. I chyba też pan się zgadza jako ekonomista, specjalista, że pewna inflacja na poziomie 3-4% jest wskazana. Jest wskazana, bo to jest pobudzenie gospodarki. Ja się o tyle nie boję dyktatury pana Lepera, że to jest niemożliwe. No, dyktatury w Polsce były wprowadzane na skutek interwencji z zewnątrz. No, nie było żadnej innej. Nie ma dzisiaj groźby zewnętrznej dyktatury, wprowadzenia, narzucenia. No, pan Leper, myślę, że do władzy i tak nie dojdzie, że jest to chwilowe powodzenie, które się skończy upadkiem, bo populizm zawsze upada i w swoich kłamstwach i w fałszywych obietnicach się pogrąża i upada. I były takie zjawiska w różnych krajach. Był Timiński, już to jest taka czkawka, powtórka Timińskiego i tak to się skończy. Natomiast była szkoda Polski. No, to są pomysły, które są niezwykle szkodliwe. No, proszę zwrócić uwagę, groźby pod adresem obcych inwestycji. No, jak można tworzyć miejsca pracy, kiedy się jednocześnie grozi i wysyła się sygnały takie, no, groźby pod adresem ludzi, którzy chcą tu te miejsca pracy budować. Kwestia jakichś rozliczeń ludzi bogatych. To jest właśnie komunizm. No co to jest innego? Groźba, że pan teraz dokona, ja bardzo wiem, jak to pan wykona, że pan teraz będzie rozliczał ludzi, jakieś obietnice niejasne wprowadzenia porządku. No pan, który ma szereg procesów, który łamie prawo, który burdy wywołuje ustawicznie, ma porządek wprowadzać. Dla mnie Leper i jego partia, jak mówię, jest groźbą, nie że wprowadzi dyktaturę, to jest niemożliwe, że skompromituje w Polskę i wpędzi nas na wiele lat w nędzę. No może ja, teraz pan Andrzej. Może już po takich epitetach, po tylu przyjemnych słowach ze strony pana profesora, ja teraz kilka zdań powiem. Naród już was rozliczył za te wasze przemiany, za tą demokrację w 89 roku wprowadzoną. W 2001 roku wystawił wam rachunek. Ani ZHN-u, ani AWS-u, ani Unii Wolności już u władzy nie ma. I to jest ten etap, że naród się poznał po prostu na tym. Natomiast ja chciałbym się bardzo poważnie odnieść, bo tutaj pan oczywiście słucha tego, czego pan chce, wybiórczo wszystko, ale do wypowiedzi pana ekonomisty, specjalisty odnośnie tego, tych rezerw, nadwyżki dewiz. Ma pan rację, tu się chyba zgadza, że one muszą być. Ja nie mówię, że trzeba wszystkie likwidować. Tylko pytanie jedno. Do jakiego poziomu mamy je jeszcze gromadzić? Bo jeszcze rok temu ta rezerwa była rzędu 27 miliardów dolarów. Już jest 34. To przyrosło w ciągu roku ponad 6 miliardów dolarów. Co roku będzie przerastać, a w tym samym czasie pan przyzna, że dług wewnętrzny Polski wzrósł o 100 miliardów złotych. To pytanie, co jest? Dług rośnie, rezerwy rosną. Druga sprawa. Trzeba obniżyć podatki i trzeba spowodować, żeby ta dynamika długu się powstrzymała i żeby państwo nie żyło na kredyt. Na mały kredyt można żyć, natomiast nie na wielki kredyt. Ja pana słucham tak, jak słuchałem nie tak dawno w siedzibie samoobrony pana ministra Raczko, który przyszedł i pół godziny cytował z pamięci program samoobrony. I właśnie o finansach. Obniżenie podatków, samoobrona jest za likwidacją CIT-u, to pan dokładnie wie, że chcemy CIT, ale ja powiem może o swoim. Ja wiem, ale 50% dla wszystkich, którzy zarabiają 100 tysięcy złotych rocznie, to jest 50-procentowy podatek, taki pan proponuje w swoim programie. 100 tysięcy rocznie, panie redaktorze. Wybaczy pan, podatek progresywny od dochodów indywidualnych osób fizycznych jest na całym świecie stosowany. I może ja powiem o tym obniżeniu. Dlaczego te firmy, bo tutaj chcę sprostować, ja nie mam w ogóle nic przeciwko firmom zachodnim, no, jeżeli są w Polsce. No, nie, ale pan czyta prasy, pan nie słucha, co ja mówię w ogóle. Ale widzi pan, ja cierpliwie. Panie przewodniczący, ale krótko. Pan uczy studentów. Panie profesorze, pan przewodniczący, ale ja krótko nie mówię teraz. Pana teraz, bo pan ale tak mnie nie słucha. No. Ale mówię do tych, którzy chcą mnie słuchać. To niech pan nie do mnie mówi krócej. Jesteśmy za likwidacją CIT-u, nie jesteśmy za tym, żeby wyganiać z Polski obcy kapitał, natomiast trzeba wszystkie umowy sprawdzić. Jeżeli firmy zachodnie obiecały w umowach duże inwestycje w Polsce, tworzenie miejsc pracy, pakiet socjalny, nie wywiązały się z tego, to dlaczego nie ponoszą żadnej kary za to? I chyba pan też jako specjalista przyzna, że takich wypadków jest bardzo dużo. Będziemy próbowali odpowiedzieć na to pytanie. Jeszcze jedną kwestię. Podatek, zawsze jest tylko jedna kwestia. Wypełnianie PIT-ów. Czy pan się zgodzi, że to jest bzdura kompletna, że emeryt, rencista wypełnia PIT-y? Roman Kluska w zeszłym tygodniu. I ma rację.
100% racji. Czy białego kota, Krzysztof Janik, nowym przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, co pan o tym sądzi? Ja już powiedziałem swoje zdanie, żadnych zmian nie będzie. Stary beton umacnia się bez tego. Przepraszam bardzo, ale pan głosował za rządem Millera przecież. No, panie jak pan bezczelnie rząd Millera, przepraszam bardzo, przecież pan wielokrotnie ten rząd popierał na pewno, przecież pan to pamięta, że pan i pana partia wspierała rząd Millera, czyli panu zawdzięczamy. No chyba też pamiętają ludzie głosowania w Sejmie, mam nadzieję, że tam pan też będzie zaprzeczał, że jakie pan na początku, jedno głosowanie? No na początku jedno. Samym, na początku, no że pan popierał dzisiaj samoobrony, no za rządem Millera, no jak to jakie, no o co panu jakie głosowanie? Kiedy Miller dostawał wotum zaufania, to część posłów samoobrony wyszła, jak pan wie, i były takie głosy, że wam to zawdzięcza, a ja mówię w tej chwili o głosowaniu na początku, kiedy była wotum zaufania pierwsze, no czyli w listopadzie roku 2001 tak, i pan głosował wtedy, no ale może pan, no, tak czy nie? Oczywiście, tak szansę nie. Daliśmy, no tak. Żeby ten rząd... No to dziękuję panu chcieliście... Polska. Ale pan posłucha, pan no to dał pan szansę Millerowi. No to... A wy od razu chcieliście burzyć wszystko. Natomiast nie, druga bardzo, kwestia, no, niech się pan zdecyduje, no, jeżeli, ale panie, jeżeli no. Zaufanie do Millera, to pan się nauczy liczyć. Z tytułem no. Profesora powinien pan umieć liczyć. No. W Sejmie jest 460 posłów. Leszek Miller. Leszek Miller oprócz głosów samoobrony, których nie ale dostał ja nie i 7 tego, nie było, te. Dostał 236 głosów zgoda. Bez samoobrony. Ale nie, ale i panowie, mówi. Głosy również nauczy samoobrony. Się. Nie dostał głosów samoobrony, żadnego. Sam pan powiedział. A kontra samoobrona, to no, będzie spór główna... spór jest cały czas. Ale czy to będzie ta główna oś konfliktu? W najbliższym czasie wiele na to wskazuje. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pan Stefan Niesiołowski jest gościem Czarnego Psa, czy Białego Kota. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam kolejnego gościa, jednego z tych, którzy z samoobrony odeszli, pana Zbigniewa Witaszka. Panowie się przyjaźnili, pan Andrzej Leper często gościł w restauracji pana Zbigniewa Witaszka, potem coś się stało. Dlaczego pan odszedł z samoobrony? Pana, to naszą znajomość trzeba podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to był czas do wyborów. Ja w tym człowieku pokładałem wielkie nadzieje. Naprawdę, wszystko co mogłem, wszystko to co miałem w zasadzie było do jego dyspozycji. W dzień i w nocy. W ogóle pierwsza rzecz, pierwsze spotkanie, jakie było na klubie, to było powiedziane. Tu rządzi partia. A partia to wiadomo, kto? Pan Leper. Posłowie, jak ja się pytam nawet dzisiaj, posłów, chłopcy, jak się czujecie? Oni mówią, jak śmieci. Pytam się, to ma być szef rządzącego, rządzący w tym kraju, gdzie traktuje się posłów jak śmieci? To są fakty, panie Leper. Teraz się pytam, czy, bo pan się mieni wielkim przywódcą, pan się mieni wielkim Polakiem. Ja ma nawet nie bardzo dobrze wiem, jak pan się nazywa. Czy pan się nazywa Leper, czy Loper, bo pana brat pisze się Loper. Jak pan, proszę pana, idzie na skargę za klewki do ambasady amerykańskiej. Jakie jest pana poczucie obywatelskie? Wie pan, pan jest dobrym Polakiem? Pan ma Andrzej, duszę słowiańską? Pan Andrzej. Ja może tak powiem, proszę państwa, ja już widzę tutaj gazetę pana Bubla i ja chcę powiedzieć jedno, że pan Witaszek utrzymuje kontakty z panem Bublem, z innymi. Mnie próbowano w czasie tych spotkań. Pan się nie trzęsie, bo to nie trzeba się tutaj nerwy, to niepotrzebne, absolutnie. Się pana nie boję, pan nie boi, pan ucieka ja na korytarzach. Ja się bać nie muszę, proszę państwa. Ja chcę powiedzieć jedno, że panie redaktorze, z wielkim smutkiem, mnie próbowano wciągnąć w problem antysemityzmu. I te słowa pana Witaszka, kto ja jestem, skąd ja pochodzę, no właśnie, Leper, Liper, Luper, czy jak się ja nazywam. Ja nazywam się Leper, żeby pan dokładnie wiedział. Urodziłem się w Polsce i jestem Polakiem. Natomiast pochodzenia swojego, czy kiedyś w przeszłości ktoś z moich przodków nie miał pochodzenia niemieckiego, francuskiego, czy nawet żydowskiego, to pan nie jest w stanie powiedzieć, że pana pra babcia nie miała coś tam wspólnego z Żydem jakimś. Nie jest pan w stanie tego powiedzieć. I mnie nie udało wam się wciągnąć, bo pan pierwszy przyprowadził Bubla do samoobrony, pan również respektował w samoobronie Bryczkowskiego i innych antysemitów, również Tejkowskiego antysemitę. Ja nie jestem antysemitą i nie pozwolę na to, żeby ktoś samoobronę utożsamiał z antysemityzmem. Absolutnie nie. To, co Bubel wypisuje dzisiaj, pan tym szasta na lewo, na prawo pisze o przewodniczącej młodzieżówki samoobrony, urocza Żydówka i państwo polskie siedzi spokojnie i nie reaguje na to, jak można wywoływać w Polsce antysemityzm, ksenofobię i tak dalej.
Samoobrona nie jest partią rasistowską, chociaż próbuje się, pan profesor Niesiołowski, jak się ładnie śmieje, że Samoobrona jest taka. Może pan by chciał to powiedzieć? To pan z Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym chciałby, żeby tak było chyba. No, bardzo ładnie. No, brawo, panie profesorze, brawo. Pan Zbigniew Witaszek... A jeszcze jedną kwestię krótko wytłumaczę. Co do pieniędzy, panie Witaszek, panie Zbyszku, naprawdę to jest żenujące. Pan wie dokładnie, że każdy grosz w partii, komisja, to pan kwestionuje działalność organów państwa, Państwowa Komisja Wyborcza, Urząd Skarbowy. Każdy grosz, każdą fakturę sprawdza. I wie pan co, jeżeli pan mnie zarzuca cokolwiek, ja pana synowi w kieszeń nie zaglądam. Jeżeli pan mówi, że u mnie stała kurna chatka kiedyś, że Polbruk leży na tym, pan mojemu synowi za zdrości ciężkiej pracy, że on utrzymuje 100 krów, 1500 sztuk trzody chlewnej rocznie sprzedaje, utrzymuje konie również, to pan jemu tego zazdrości? Pana synowi nie zazdroszczę i do kieszeni nie zaglądam. Pan Zbigniew Witaszek. Od początku do końca pan kłamie. Oczywiście, że tak jak i Niesiołowski powiedział. Bryczkowskiego nie znam. W restauracji nigdy u pana nie był. Nie. No panie, no nie, o Jezu. Pana. Proszę pana. Wieczór wyborczy. Panie, przypomnij pan sobie i wcześniej. Nie znam pana Bryczkowskiego. Pan może być... Proszę pana. Proszę pana, kłamie od początku do końca. Nie jestem antysemitą, proszę pana. A czemu pan tu gazetę ma antysemicką? Zobacz pan. Ale dlaczego? O, bo chciałem się dowiedzieć. Antysemityzm całkowity. Całkowity. Proszę pana, bo chciałem się dowiedzieć. Wykorzystuje jeszcze tytuł Samoobrona. Jak się pan nazywa? No. Aha, to pan nie wiedział do tej pory. Nie, o, widzi pan. Był czas, to świadczy, ale to świadczy o pana małej inteligencji, małym zainteresowaniu byłym szefem chociażby. Wie pan, no, trzeba było się dowiedzieć, z kim pan się zadaje. Czy z Żydem, czy z Niemcem, czy z Polakiem. Ale mnie no, trzeba to nie było... przeszkadza, kim pan jest. Tylko jak pan nas traktuje. To czemu pan nie pyta? Pan nas traktuje jak Polaków, tylko jak jakichś poddanych sobie. Niech pan mówi w swoim imieniu, a nie w imieniu tych 31 porządnych posłów, którzy zostali. Oni się za śmieci nie uważają w Samoobronie i może pan kogokolwiek zaprosić i to panu powiedzą. Ale dlaczego 20... Jeżeli pan się uważa za śmiecia, to pan źle o sobie mówi, no. Kompleksów pan nie musi mieć, panie Zbyszku, pan jest wielkim, wspaniałym człowiekiem, dobrym przedsiębiorcą i tak dalej. Pan nie może mieć kompleksów. Pan trzasta wartościami chrześcijańskimi. W jakich okolicznościach pan nas niby wyrzucił, proszę pana? Wtedy, kiedy pan przyjmował komunię, kiedy pan dawał znak pokoju i z tą datą pan wyrzucał mnie z Samoobrony. No, tam, no a co to ma wspólnego? Jak to, co to ma? Jeżeli, ktoś działa, jeżeli ktoś działa przeciw partii, to pan niech pan w to wszystko jeżeli Boga, ja ma Boga, niech pan tutaj nie mieszał. Niech pan Boga nie miesza tutaj. No. Proszę pana, no pan mieszał. Nie, pan miesza Boga. Proszę pana, jeżeli pan bierze, wyrzuca 40% ludzi, pan natychmiast zwołuje konferencje prasowe. Sam pan chwalił, że mój syn jest porządny człowiek. Próbuje pan insynuować, że mój syn brał udział, proszę pana, w jakimś bandyckim tym. Jaki syn pan? Mój, tak. Kto tak powiedział pan? To, na konferencji prasowej. No, panie, pan wyrzuca no, nas natychmiast, robi konferencję. Ludzie, pana ale... syn. Tak. No panie Zbyszku, tak. Panu coś się pomieszało czy całkowicie. Możemy, teraz, może, no. możemy redaktora no Morozowskiego wziąć. I pan mnie do sądu nie podał za to? Jakby ktoś, pan mnie jakby podał, pan właśnie o to chodzi. Ale że o tego ja syna przyniosł... ja podałem pana? O tego nie. Syna? Pan, nie, który o ubliża... O te bzdury, które pan mówi tutaj. Pan, jeżeli który pan ubliża by, ludziom, wyzywa od złodziei... Ale da pan posłuchać? Może ja przeczytam. Jedno powiem o tym synu. Jeżeli pan by powiedział na mojego syna, że brał udział w zbrodni, ja bym pana w tym momencie do sądu od razu podał. A pan mnie nie podał minuta, za to? Proszę... Jak pan dba o dobre imię własnego syna? Jak pan dba o dobre imię własnego syna? Na zakończenie cytat, ojciec, proszę no. bardzo, cytat, odpowiedź pana Andrzeja Lepera i kończymy czarnego psa czy białego kota. Proszę pana, ten pan obraził się, który wyzywa, odpocząwszy od prezydenta, ministrów, ale ludzi pospolitych, sobie, no, wyzywa od różnych mnie. Złodziei za słowa, które nie były autoryzowane w prasie, trzeba skrzyknąć ludzi od jednego, wziąć 1000, od drugiego, 2, od trzeciego, 5 i zamiast na partię wziąć, ciekaw jestem, czy Urząd Skarbowy zapyta go, skąd to wszystko ma. No. Ja nie pytałem się i nie mówiłem, że ja... No ale to wyjaśni pan, jest pan niewinny, sąd pana uniewinni, przecież mamy państwo ale demokratyczne, państwo prawa. Proszę pana Karego, jak? Że panu nie. wolno obrażać, to jest dbanie o moje pana... imię, o moje imię pan dobre. Pan i tak ma zaszargane. Zaszargane tak, mam. No, oczywiście, że ja dziękuję. Tak. Życzę panu takiego poparcia społecznego, jak ja mam. Życzę panu tego. Jeszcze troszkę. No, życzę panu tego. Jeszcze troszkę i zobaczymy to pana poparcie. Na pana czarny, się ludzie poznają. Czarny pies czy biały kot? Temperatura wysoka, dziękuję państwu bardzo serdecznie.